Witam Was dzisiaj serdecznie. Nagrywam odcinek trochę spóźniony, ale byłem przekonany, że nie będzie sensu nagrywać pewnej informacji, które są już dawno wiadome, pisano o tym, mówiono w internecie, na różnych forach motoryzacyjnych. Sprawa się ma tak, że dotyczy klimatyzacji, dokładnie ceny usługi, obsługi serwisowej klimatyzacji. Bardzo dużo z Was napisało do mnie lub nawet dzwoniło, będąc już w punkcie obsługi klimatyzacji, co się stało, że tak dużo zapłaciliśmy. Już nie mówię o tych osobach, które ostatnio miały problem z klimatyzacją, nieszczelny układ klimatyzacji, sorry, słuchajcie, za jakość obrazu, ale nagrywam ekstremalnie jadąc. Że zapłacili po prostu takie pieniądze, że no masakra, tak? Jeżeli chodzi o samą usługę już nabicia czynnika i tak dalej, wiadomo, tam wymiana jakichś podzespołów. Powiem tak, sam jestem po takiej akcji. Parę dni temu w Zafie, w Żerafie, siadła klima po 2 latach. No i byłem zmuszony wymienić wszystko, tak? Także no, wiem o co chodzi. Dobra. Krótko i na temat, można by było pisać o tym książkę i gadać 25 minut na internecie, ale bez sensu. Cena obecna usługi serwisowej klimatyzacji w stosunku do ceny ubiegłorocznej jest kilkakrotnie, 2-3-krotnie wyższa niż była, tak? Dlaczego? Krótko i na temat. Zmieniono czynnik, którym się napełniało klimatyzację. Wcześniej był to czynnik o nazwie, ja ze względu na wadę wymowy powiem tak, był to czynnik Rafał 134 Adam, tak się nazywał. A obecnie czynnik się nazywa Rafał 1234 X Franek, tak, czyli XF. No i generalnie butla, którą serwisanci punkt obsługi klimatyzacji posiadała do takiej obsługi klimatyzacji, kosztowała 300 do 400 zł. Przyjmijmy średnią, że około 350 zł. Dzisiaj koszt butli, dzisiaj już mamy lipiec 2018, to jest koszt w granicach od 2500 nawet do ponad 3000, w zależności też od jej pojemności, tak? Więc automatycznie wzrosła cena za czynnik, za 100 gram danego czynnika. No i teraz przykładowo, jeżeli kiedyś większość z Was widziało różne reklamy serwisów, pisało nabijanie klimatyzacji, serwis klimatyzacji od 99 zł. Pisało się od 99 zł, bo przeważnie to było 99 zł. W przypadku aut takich typu bus, multivan, auta 9-osobowe, wiadomo, ta klima jest wielostrefowa, nawet dmucha na tylne rzędy siedzeń, tam tego czynnika wchodzi bardzo dużo, no więc tam się doliczało za ten czynnik, tak? Natomiast standardowo, powiedzmy, za obsługę płaciliśmy tą stówkę. Jeżeli, powiedzmy, jechaliśmy do autoryzowanego jakiegoś tam serwisu klimatyzacji, który się stricte tym specjalizuje, no to ta usługa była tam, powiedzmy, 150. No nie przekraczała 200 zł, już tak wiem maksymalnie, plus oczywiście koszt filtra kabinowego. Dzisiaj jak pojedziemy sobie do takiego przeciętnego punktu obsługi klimatyzacji, no to zapłacimy w przeciętnym aucie około 200 zł, 250, a w takim większym nawet i 350-400 zł. Jeżeli na przykład ktoś ma awarię układu klimatyzacji, tak to miało kilku naszych widzów, klientów, ja sam kilka dni temu, gdzie trzeba wymienić, powiedzmy, jakiś podzespół, czy to przewody, czy kompresor, najczęściej chłodnice klimatyzacji, no to tego czynnika trzeba wrzucić full, czyli wszystko, tak? No bo go nie ma, nie będzie go, tak? Przykładowo zobaczycie u mnie na Zafirze było 700 gramów czynnika. Licząc obecnie, koszt czynnika to jest około 30-40 zł za 100 gramów, czyli 35 przydajemy średnią, tak? Razy 700, czyli razy 7-krotność tego, no to nam wychodzi około 250 sam czynnik. Tak, teraz obsługę, teraz jeszcze odgrzybianie, plus filtr, plus tam podzespoły i tak dalej, no to wyjdzie Was prawie 800, tam 700, 800, nawet 1000 zł, w zależności jaki rodzaj samochodu, jaki model. Ale tak mówię, sam czynnik, gdzie kiedyś był stówką, to u mnie już wychodzi prawie 2,5 stówki, tak, samego czynnika. I teraz tak, niestety nowy gaz, który wszedł, tyle kosztuje, nie wiem dlaczego. Czym on się różni, nie jestem specem od klimat, od tego gazu, ale z tego co popytałem punkty obsługi, dwie firmy, z którymi współpracujemy na co dzień, niczym się nie różni. Wręcz przeciwnie, ma jakieś tam jeszcze wady, o tym Wam powiem za chwilę. Natomiast tak, co do samej klimy, słuchajcie, klimę serwisujemy co roku. Raz do roku lub tam co przebieg, 15 maksymalnie 1000 km rocznie. Przy obsłudze klimatyzacji powinniśmy zrobić wszystko, czyli oprócz tego, że maszyna odciągnie nam czynnik,
oczywiście robi to maszyna i osoba upoważniona, uprawniona, mająca na ten temat wiedzę. Dozujemy również olej. Tu jest ważna sprawa. Olej do kompresora. Są tabele, czasami to nawet na samochodzie pisze na takiej tabliczce, że tyle gramów czynnika i tyle litrów oleju. Oczywiście każdorazowo filtr kabiny. Każdorazowo filtr kabiny i każdorazowo odgrzybianie klimatyzacji. Jeżeli chodzi o filtr kabiny, są zwykłe, są węglowe, one są droższe. Ja bym wolał stosować lepsze, takie stosuję. Natomiast jeżeli chodzi o odgrzybiacze, no nie żałujcie te tam 30-40 zł więcej, żeby wam to zrobili profesjonalnie, to odgrzybienie. Nie kupujcie tych kurwa tanich środków w marketach czy gdzieś tam, nie wiem gdzie. Jakiś pianek zlewający się, imitujących piankę profesjonalną, jakiś tych psikaczy, co się za fotel daje, one tak psikają. To jest efekt po pierwsze krótkotrwały, niedokładny, po drugie nieraz byłem świadkiem tego, że coś uszkodził jakąś elektrykę czy elektronikę w samochodzie, tak? Więc najlepiej jakieś ozonowanie zrobić, to wszystko w punkcie obsługi serwisowej klimatyzacji. Kilka osób napisało, że robiło klimę, po czym za jakiś tam czas ta klima zaczęła gorzej chłodzić. Okazało się, że układ jest szczelny po sprawdzeniu. Natomiast nawet przyjechali do nas, do punktu, gdzie my współpracujemy, okazało się, że czynnika jest prawie, że maksymalnie 2/3. Ja wiem, że człowiek na to nie ma, jak to się mówi, wpływu, ale niestety, jeżeli gdzieś dajecie samochód na obsługę klimy, to patrzcie, zostańcie przy tym aucie, umówcie się na jakąś godzinę, to trwać ten zabieg pół godziny, max do godziny myślę. Patrzcie tym ludziom na ręce, tak? Co oni robią. Jeżeli w aucie, że tak u mnie w Zafie, jest 700 ml czynnika, a ktoś tam rzuci, powiedzmy, nie wiem, 500, coś koło tego, no klima będzie działać, będzie chłodzić. No ale nie będzie pełno czynnika, tak? Za jakiś czas ta wydajność klimatyzacji będzie gorsza, dwa, kompresor będzie dostawał po dupie. Druga sprawa, o olej, o którym wspomniałem wcześniej, do kompresora. Jeżeli w danym aucie ma wejść, powiedzmy, przykładowo 30 ml tego oleju, a osoba, która tą klimę obsługuje, a buch mu tam 8 czy 10 ml, no szlak trafi kompresor za jakiś czas. Potem wyją, padają łożyska i tak dalej, i tak dalej. Odgrzybianie tak samo, ma się odbyć profesjonalnie, od strony filtra, ma to być zrobione dokładnie, czy ozonowanie, ma to trwać 20 minut, jeżeli chodzi o ozonomatik i tak dalej. Poproście też o wydruk z takiej klimatyzacji, czy było zrobione, jak to było zrobione, ile czego i tak dalej było użyte. No i generalnie tyle. Niestety no, musicie się z tym pogodzić, że obecnie, no kto jeszcze ma stary ten Rafał 134A czynnik, nabije wam tą klimę taniej, tak? Niektórzy tam słyszałem kombinują z butlami za wschodniej granicy, mówiąc krótko, z Ukrainy. Można je kupić za grosze, ale co tam jest w tych butlach, jak to będzie działało, nie wiem. Duży znak zapytania, ani nie polecam, ani mówię nie, ani mówię tak, nie wiem. Natomiast jedna ważna rzecz, która mi utkwiła w pamięci sprzed miesiąca, sytuacja na jednym tutaj u nas z marketów, parkingów marketowych. Byłem świadkiem najechania przez auto na tył drugiego samochodu. Zwykła stuczka, słuchajcie, tam gówno się stało. Poszedł tam zderzak, tylna klapa w drugim aucie, no i wylałeś tam płyny, wiadomo, chodnice strzeliły. No i zjechali tam ludzie na bok, dogadywali się. Jakoś dzień później na portalu informacyjnym przeczytałem informację, że do tego zdarzenia parkingowego, do tej stuczki, została wezwana karetka. Ponieważ ktoś tam coś otworzył, maskę kombinował, czy nie wiem, czy patrzyli tam na oceniali straty na samochodzie, czy chcieli odmieć akumulator, nie wiem, co tam chcieli zrobić właściciele tego pojazdu. Generalnie zetknęli się z nowym środkiem, czyli tym Rafał 1234X Franek. Zetknęli się z tym środkiem. Ze starym środkiem, jak się zetknęło, no to praktycznie trzeba się było umyć i generalnie tam się nic nie działo, z tego co pamiętam. Natomiast podobno, co się okazało, wypowiadał się tam jakiś ratownik stacji ratowniczej, że ten środek jest tak żrący, bardziej od kwasu solnego, że kontakt z tym środkiem, tym nowym, od klimatyzacji, jest po prostu tragiczny w skutkach. I tu taki mały apel, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wasza klimatyzacja przestanie działać prawidłowo, przestanie działać efektownie, gorzej będzie chłodzić, bądź otworzycie maskę, zobaczycie jakieś wycieki, jakieś dziwne kolory w okolicy kompresora, przewodów klimatyzacyjnych, czy samej chłodnicy, bądź będziecie mieli kolizję, przód auta zostanie uszkodzony, broń Boże, nie dotykajcie, tam nic nie sprawdzajcie. Udajcie się od razu do serwisu, bo kontakt z tym nowym środkiem podobno jest tragiczny. Nie wiem, nie spotkałem się z żadną osobą, która mi coś takiego by miała, ale tak jak poczytałem na ten temat dzisiaj na szybko i z relacji tego opisu, tej kolizji, co byłem jej świadkiem na markecie,
faktycznie tak jest, także naprawdę uważajcie z tym nowym środkiem, jakiekolwiek zauważano wycieki czy auto pokolizyjne, nie zbliżajcie się do tego, nic tam nie kombinujcie, nie róbcie. Jeżeli auto jedzie, udajcie się prosto do serwisu, jeżeli coś jest i tak z klimą, niech oni tam się profesjonalnie tym zajmą, to obsłużą, a wy właśnie nie zbliżajcie do tego cholerstwa i tak dalej. Czym to jest spowodowane? Nie wiem. Podwyżką cen gazu, wprowadzeniem nowego gazu, z tym się każdy musi, jak to się mówi, unormować, tak jak tam różne normy spalania, tak samo normy jakichś gazów wchodzą. Także pamiętajcie, że nie zdziwcie się jadąc dzisiaj na stację obsługi klimatyzacji, że nie zapłacicie już za stówkę, nie nabijecie. Nie zrobicie obsługi klimatyzacji za stówkę, tylko co najmniej dwa razy drożej. Samochody dostawcze, przepraszam, osobowo busy, te większe, jeszcze drożej. A w przypadku, gdy trzeba będzie wam wybić od nowa cały środek, macie uszkodzony układ klimy, czy tak, ja miałem uszkodzoną chłodnicę, trzeba było ją wymienić, no to liczcie się, że no będzie to koszt samego nabicia w granicach 250-300 zł takiego przeciętnego auta, a takie auto typu właśnie bus 9-osobowy, multivan, coś takiego, to i nawet 4-5 stówek. I tak to wygląda. Także nie dziwcie się, nie musicie dzwonić, pisać, no tak to się dzieje, tak to jest już od dłuższego czasu, no praktycznie od tego roku, byłem przekonany, że każdy o tym wie. Ale po ilości maili, telefonów i tego, co w ogóle na naszych zaprzyjaźnionych stacjach powiedzieli, że ludzie przyjeżdżają, walą karpia. Mówi, niektórzy nawet mówią, że są od was, a mówi zdziwieni, czemu taka droga klima. O to właśnie wam o tym mówię. Tak to wygląda i tak to wyglądać będzie. A jak widać, u mnie jest akurat nowa chłodnica klimatyzacji, całkiem nowa. Stara po prostu się rozszczelniła, wytrzymała 2 lata aż. Tak więc po wymianie nowej chłodnicy, no co trzeba zrobić? Wbić cały czynnik, a u mnie tego czynnika jest, żeby nie było, 700, czyli 0,7. Są też Zafiry, które mają nawet 0,9 z klimą na ostatnią fazę siedzeń, tak? Także no jest to drogi szpas, jeżeli coś takiego się stanie przy obecnych cenach. Dobra, dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym jakimś tam odcinku. Pozdrawiam i oby wasze klimy działały i chodziły. Na razie.